Suski u nas to był w domu pierwszy po Bogu. Co to znaczy, że był pierwszy po Bogu? Pierwszy po Bogu, to znaczy był tak ważny, no Bóg był najważniejszy, ale na przykład w pokoju ojca był ogromny taki posąg Piłsudskiego, nie wiem z czego to było zrobione. I to była jakby świętość. Jak ojciec coś miał do przemyślenia, to tak jakby zastanawiał się, co on by pomyślał, ten Piłsudski. Tak tego ojca pamiętam. Mój tata był właścicielem, dyrektorem fabryki dużej przemysłu metalowego. Był bardzo pracowity, był bardzo... zatrudniał w tej fabryce 50 kilka osób. Miało pracę, myśmy tam mieszkali, było nam... Mnie było bardzo dobrze, bardzo mile wspominam dzieciństwo. Były gołąbki też, miałam taki malutki gołąbniczek i to też było bardzo, bardzo, to były moje gołębie. I to było tak, że ja codziennie do taty, jak wracałam ze szkoły, biegłam do biura. Ojciec czasami miał jakieś na przykład zebranie ważne, poważne, a ja nie patrzyłam co, tylko biegłam do ojca i do ucha mówiłam, tato da na groch. A ojciec za każdym razem tak jakby nie wiedział, kto mówi i co mówi, ale potem natychmiast od razu sięgał, dawał mi jakieś grosze, bo ja biegłam po groch dla tych gołębi. Ale gdzie się groch kupowało? Po drugiej stronie był sklep i w taką torebeczkę mi to pakowali. Taki rożek. Nie wiem, to z 10. Bo jak wracałam ze szkoły, to gołębie mnie widziały. Naprawdę, ale tego to może nie. Ale no dlaczego? To świetne jest. Czyli gołębie były w powietrzu i widziały panią, że pani... Że ja już idę do domu. To jest w ogóle... Ja teraz to nawet nie myślę, że te gołębie były jakieś inne chyba. Na podwórku były kwiatki, na podwórku były chyba coś, jakieś warzywka były siane, ale... Drzewa były duże, jeszcze do dzisiejszego dnia rośnie to drzewo. Właśnie, ja tak się teraz wybieram na tą Ząbkowską, ale stale mamy coś, że nie tego... Czy tam jest w ogóle ślad jeszcze jakiś? No właśnie, to by było ciekawe. Właśnie tego nie wiem. To jedno bo drzewo jest kiedy ogrodzone myśmy, i rośnie. Myśmy byli kiedy tam... Trzy lata temu? Więcej. 4 lata? To była brzuska tam. Jedyna z tego wszystkiego została brzuska. Ale tak nie bardzo miałam czasu. I tylko zobaczyłam, że tą brzuskę objęłam ją i mówię, ty nasza byłaś i tego. Ty brzezinko śliczna. Ja mam tutaj zdjęcie przed sobą, na którym jest pani, jest ten koziołek, a z tyłu jest budynek. I właśnie co to jest za budynek? Czy to jest właśnie ten budynek, o którym pani mówi? Tak, tak. Budynki był, to był jeden budynek w kształcie podkowy. I to był budynek chyba budowany może za cara, czy jak to, tak? No tak, za cara. Bo budowany. To było z takiej czerwonej cegły. To był stary budynek, bo to między innymi ten przemysł metalowy, to nie były takie bardzo ważne rzeczy, ale na przykład były kolorowe różne pudełka, tak jak kiedyś pakowano tam landrynki takie, czy jakieś takie kolorowe różne pudełka, wielobarwne i dlatego i dzięki temu, to było dzięki temu, że ojciec miał tą maszynę litograficzną. A maszyna litograficzna to była w tym czasie jedyna w Polsce. A to powiedzmy, do czego służyła? Maszyna litograficzna to był taki, no nie wiem jak to tam było skonstruowane, ale było w każdym bądź razie, jak ja widziałam, to wchodziły takie arkusze blachy do tej maszyny, a wychodziły z drugiej strony kolorowe, barwne i
I potem dopiero chodziły na prasę, były cięte i z tego robili te... Załóżmy pudełko do pasty, to tam było pasta do brolin, tam dobrze czyści i tak dalej. Coś taki bajerek był, prawda? I to było takich na blasze to zrobione cały szereg. I potem jak szła prasa, to każdy taki rysuneczek, czy tam zdjęcie wycinała i z tego było robione pudełko dopiero potem. A kiedy się Państwo poznali? Jak a myśmy się kiedyś nie znali? No ojcowie nasi to... Przyjaciele byli. No przyjaźni, rodzinę, nie tylko ojcowie. Także ja wakacje to potem spędzałam zawsze. Ojciec miał wielki majątek, smok. To ja właśnie zaraz będę chciał, żeby panu oddać głos teraz, ale to jeszcze powiedzmy wyraźnie. Jeszcze raz ponawiam właśnie pytanie. Od kiedy się Państwo znają? No od dzieciaków, od 4 lat to już my się znaliśmy. No. Tak. A razem żeśmy zdjęcia mamy takie, gdzie razem chodzimy. Aha. Że ja trzymam chyba ciebie na rękach, jest takie zdjęcie, tylko nie wiem gdzie. Właśnie, tak, jest takie gdzieś było zdjęcie, że mnie I mój tata powiedział, to będzie twoja żona. Nie, narzeczona. Narzeczona. Będzie. Narzeczona. No, zazwyczaj narzeczeństwo, choć nie zawsze prowadzi do małżeństwa. No tak. Tam na tym smoku ojciec stworzył takie coś jakby... No, miejsce jakiejś szczęśliwości, no tak nazwę. Ojciec tworzył ośrodek tam, kultury można też powiedzieć, ojciec bo ojciec organizował... Ojciec zatrudniał na całe lato muzyka. Bogdan? Jak? Ruśkiewicz. Ruśkiewicz. To był pianista. Były koncerty, po prostu wszyscy zbierali się i był koncert Chopinowski, a właściwie to cały dzień Ruśkiewicz grał na pianinie, ale przepięknie grał. Wziął swoją żonę, swoje dziecko, miał pokój i na tym pianinie były koncerty. Było tak, że ojciec pewno wymyślił, to się nazywała patatajka. Mamy zdjęcia, by pan zobaczył, ale gdzie? Nie. Mamy w tym albumie. To było tak, że był duży słup, mocny, tak. I były przywiązane do tego... No, kołowrotek był, można powiedzieć, kołowrotek na górze, do tego kołowrotka były linki, tak. I z taką pętlą się nogę przesadzało przez tą pętlę, tak. I biegło się wzdłuż. W koło tego słupa i potem siła ośrodkowa wyrzucało i się jakiś czas leciało w powietrzu. W powietrzu, rozumiem. Smok to było to gospodarstwo ich. Dlaczego smok? Tak nazwane przez ojca i to było, ale zdjęcia są jakieś ze smoka? No mamy chyba. Mowa o tym zakroczyniu. Tak. Tam po prostu to młodzież się spotykała, bo to były ogromne stawy. Były, z jednej strony były takie drewniane podesty, na tym się opalało, schodziło się po schodkach do wody, pływaliśmy, była łódka, było tego naprzeciwko, przy drugim brzegu była trampolina. Ja nie skakałam, ale można było z takiej trampoliny skoczyć wysoko. Mój tata był bardzo przedsiębiorczym człowiekiem. O wiele bardziej niż mój. Zaczynał od początku, od bardzo małego warsztatu, gdzie pracował sam z bratem i jeszcze tam rodziną. Produkując właśnie z blachy różne rzeczy na ulicy Widok w Warszawie. A potem już zaczęło się rozwijać zakład. Więc i powstał bardzo duży zakład na Bielanach, Kamedułów 71. Ogromny. Około 1000 ludzi zatrudniał. Produkował autobusy, nadwozia,
i po wojnie też jeszcze wykonał kilka, znaczy kilkadziesiąt nadwozi, dopóki nie upaństwowili, nie zabrali wszystkiego. Jak się ta fabryka nazywała? Blaszanka, popularnie mówiąc. Mhm. A niepopularnie? Miała oficjalną nazwę jakąś? No nie, no to Blaszanka, to zakłady AW Więckowski, no. Mhm. I spółka, o. W 1939 roku Niemcy zabrali fabrykę, bo ojciec nie chciał współpracować z Niemcami. Po wojnie ta fabryka została upaństwowiona i ojciec otworzył drugi warsztat i robił nadwozie autobusowe. Gdzie nawet zdjęcia mam teraz z tego autobusu, także można zobaczyć. No i potem znów ojca, że tak powiem, przyhamowali, zamykając do więzienia i posądzając tam o różne rzeczy. No i z okupacji to jeszcze żeśmy robili takie dla powstania, dla powstańców ogniomiotacze. Że tak powiem, pod płaszczykiem produkcji gaśnic, tak, do gaszenia pożarów, tak, to właśnie było robione, była robiona broń właśnie dla powstańców. Wykorzystywane były te gaśnice, że tak powiem, elementy tych gaśnic do produkcji ogniomiotaczy. O. A jak taki ogniomiotacz wyglądał? Mógłby pan tak opisać? Zdjęcia mam, także ewentualnie można to obejrzeć. I zresztą w Muzeum Techniki są te rzeczy. Właśnie te ogniomiotacze wykonane w fabryce, tak, na Senatorskiej? Tak, tak, tak. W Muzeum Techniki, mówi pan, te w Pałacu Kultury? Tak. Nie, to nie w Pałacu Kultury, a czy to jest Muzeum Powstania, czy coś takiego jest? Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak. Ale wiesz na pewno? No na pewno. Widziałeś? No widziałem. To szalenie ciekawe, to co pan teraz powiedział. To jeszcze skupmy się na tym wątku. A jaka to mogła być ilość? Czy to były pojedyncze sztuki, czy to były idące... Nie, no to były ilości duże. Że przyjeżdżały, załóżmy, jeśli chodzi o te obudowy min kolejowych, to pamiętam, że było ponad 3000 sztuk, żeśmy zrobili. I to pamiętam, że to przyjeżdżały takie parokonne, bo w ten czas samochodów na okupacji nie było, to przyjeżdżały takie parokonne wozy, węglarki, że tak powiem. I zapakowywane parę takich transportów wyjeżdżało od nas. Natomiast jeśli chodzi o ogniomiotacze, też część była gdzieś przewieziona do innych magazynów, to nie wiem gdzie, bo to było w tajemnicy robione, a część była schowana na kościele świętego Antoniego, bo warsztat mieścił się, dolegał do kościoła świętego Antoniego na Senatorskiej. No to jest bardzo ciekawy wątek, muszę powiedzieć. I chyba mało znany, podejrzewam. Mało znany. I to znaczy virtuti militari pewno dostał. No to dostał za coś dostał, prawda? To właśnie między innymi za te ogniomiotacze. To przyszło z, to odznaczenie z Londynu. Że jest odznaczony krzyżem virtuti militari oraz synowie. Nie krzyżami, ale jakimiś innymi. I to jest w podzięce za właśnie tą produkcję... Tych ogniomiotaczy, za w ogóle pracę konspiracyjną podczas okupacji. I jeszcze jakby mógł pan książkę pokazać, bo mówił pan o książce i że coś jest w książce. No to jest książka. Co to jest za książka? O czym ona mówi? To jest dwudziestolecie międzywojenne, o całej historii motoryzacji w Polsce. Aha, w Polsce. Tak. I co jest tam wspomniane? A, właśnie? I jest artykuł o ojcu dosyć niby taki. Jeszcze chciałam powiedzieć o syrence. A to zaraz. W FSO produkowane były syreny. Oni mieli tam. No takie dwie kartki, załóżmy, jest o partyjni robili tą syrenkę i chcieli się w jakimś terminie
tam 22 lipca czy coś wykazać. No ale okazało się, że nie mogli sobie poradzić z nadwoziem czy z czymś takim. No nadwozie, tam. Wykonywanie i nadwozia. I cichcem zwrócili się, czy by pan nie mógł tego. I ojciec im pomógł. I to w taki dziwny bardzo rzecz, bardzo taki, bo to zrobił. To no, już jeśli mówimy o tym, no to powiedzieć tak, że w pierwszym rzędzie, jak FSO zwróciło się do ojca, żeby to produkcję, że tak powiem, uruchomił na dwozi, no to partyjni ludzie wszyscy, no co, my tu nie możemy zrobić, a taki weźmie i zrobi coś. No i stało się tak, że jednak zwrócili się do ojca. Ojciec tam w określonym, bardzo krótkim czasie uruchomił produkcję nadwozi syreny w prymitywny sposób, ale to w nadwozia były już takie jak później. Tylko, że to było ręcznie robione wszystko. I w ten czas ta związkowa gazeta przeprosiła, że jednakowoż taki pan Więckowski potrafił i to zrobił. Oni nie mogli, a ojciec przyszedł i zrobił. No i ale to. To znaczy zorganizował całą produkcję swoich ludzi, miał, z którymi współpracował. No mówię, nawet takie autobusy jak robił. No to ten zespół potem przeniósł się do FSO. Do FSO, czyli tak. Można powiedzieć, że był w jakimś stopniu ojcem polskiej syrenki. Tak.